Cześć, mamy ładny poranek, świeci słońce. Plany były na dzisiaj inne, ale dostałem telefon, że stoi kierowca na Olszynie. Ma zablokowane koło w nisko podwoziu, więc jadę teraz po Manele. Przerzucimy się na Iveco i jedziemy do niego zobaczyć, co się stało. Właśnie przyjechałem po części do jednej z hurtowni, w których się zaopatruję. Jak zawsze, patrzcie. Pan, który sprzedaje części, przekłada papiery jak sekretarka. Części nie ma, czekam, tracę czas. No może zaraz się chłopaki ogarną. W celu przyspieszenia tej zbiórki części przyszedłem już nawet na magazyn. Widać, muszą być pewnie jakieś braki, ponieważ chłopak nie może znaleźć bębna hamulcowego. Czekamy. Dziadek, dasz radę z tym bębnem? Zajedziemy na miejsce, zobaczymy. Nie powinno być problemów. Czy zamierzasz teraz kopcić tu w aucie? Jak najbardziej. Tradycja musi być podtrzymana. Mamy części, po drodze wzięliśmy jeszcze opony. Powoli zbliżamy się do szyny, czyli do miejsca, gdzie będziemy wykonywać naprawę tego zablokowanego koła. Cokolwiek się tam nie stało, na pewno sobie z tym poradzimy i nie zostawimy klienta. Po drodze z takich małych ciekawostek zaświeciła nam się kontrolka w Iveco. Nie wiem, czy widzieliście, ale jest to check engine. No jest to też Iveco, więc zbytnio żeśmy się tym nie przejęli. Tylko że odcinało mu moc, co było bardzo denerwujące, bo zwalniał do 40. Ale Włosi to chyba przewidzieli, ponieważ po wciśnięciu tego przycisku... tak zwanego trybu eko można spokojnie i bez stresów kontynuować podróż. Mało tego, oszczędzamy przy tym paliwo. Właśnie jesteśmy na miejscu. Dziadek ściąga powoli koło. Zobaczcie, co się stało z oponą. Tu jest przytarta tak. Tam jest przytarta tak. Jak to się obraca? Lekko. Bez zastrzeżeń? Tak. Siłownik cofnięty. Dobra, zobaczymy, może okładzina się oderwała. Ja, tylko trzeba zdjąć bęben, bo tutaj osłony się niestety nie ściągnie, a nie chciałbym śrub pourywać. Oczywiście, jak na pewno zauważyliście, tym razem to nie uszczelniacze. Nie używamy śrubokręta, tylko mamy oryginalny klucz z BPW. No może nie mamy przyrządu do wyciągania uszczelniacza, ale klucz do kapsli mamy. Po rozebraniu bębna hamulcowego, po zdjęciu kół, mamy taką dziwną sytuację, ponieważ wszystko chodzi, wałek nie staje, dęba, nie ma możliwości, żeby się sklinował. A jednak koło przyblokowało. Wyjmiemy teraz siłownik hamulcowy, bo jest następny w kolejności. Być może w nim tkwi przyczyna. Także zabieram się za demontaż siłownika, zaraz zobaczymy, co z tego wyjdzie. Rytki się najwyżej dołoży. Dobra. Słuchaj, możemy go nawet odkręcić i wtedy przewód dopiero rozłączać, bo będziemy mieli niżej siłownik. Przekładamy nyple, złącza pneumatyczne. Opasek to już chyba raczej nie uratujemy, co? Myślę, że ta jest uratowana. I nie wygląda najgorzej ta opaska. Odrdzewiarz zrobił z nią robotę? Tak jest. No i dobrze. Zaraz założymy siłownik, który sądząc po naklejce jeździł na aucie przynajmniej z rok czasu, ale w końcu się doczekał. Porządny Haldexa, nadeszła jego kolej. Zbieramy narzędzia. Okazało się, że ponieśliśmy straty. Tym razem nie w narzędziach, ale w wyposażeniu, jakby nie było, gdyż... Dziś się musiałem nachylić i spodnie trykły. Tutaj dziadek proponuje mi kupować rozmiar 58 zamiast 56. Ja uważam, że te spodnie były prane tyle razy, że szef mógł nie wytrzymać, mógł puścić. Mamy wszystko poskładane, teraz zobaczymy, czy układ hamulcowy działa poprawnie. W piaście nie znaleźliśmy przyczyny usterki,
Najprawdopodobniej jest to wadliwy siłownik, który przebijał z komory na ręcznym do komory na hamulcu roboczym. Patrzymy, czy to działa. Jak widać, za każdym razem, kiedy kierowca wciska hamulec, wszystko działa. Ręczny! Po spuszczeniu ręcznego też wszystko działa. Kolejna awaria za nami, zestaw pojechał, myślę, że szczęśliwie dojedzie do celu swojej podróży, tak czy owak będzie mu się trzeba przyjrzeć troszeczkę bliżej, jeżeli zjedzie do siebie na bazę. My się zbieramy do domu, mamy 200 km, trzymajcie się, cześć!